Spotkanie rozpoczęło się do obustronnych ataków. Więcej do powiedzenia mieli gospodarze, czyli piłkarze centrum. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 22 minucie prowadzenie dla Radomian zdobył Przemysław Zakrzewski. Goście próbowali szybko odrobić straty, ale niewiele wskórali. Natomiast na 2-0 podwyższył Kacper Jedynak. Szydłowianka odpowiedziała jednym golem. W drugiej połowie do siatki gości trafił Mateusz Midziołek. Centrum pokonało Szydłowiankę 3-1 i ma 2 punkty przewagi nad wiceliderem KS Warkom.